Witajcie z tej strony, Magdalena i zapraszam Was do recenzji Kazetokino Uta. Lata 60. i 70. były dla Japonii przełomowe nie tylko gospodarczo, ale także społecznie. To właśnie wtedy zaczęły powstawać mangi, a na ich podstawie anime, które odbiegały od tego co dotychczas było znane. Grzeczne historie dla małych dziewczynek i bardzo młodych nastolatek zaczęły zmieniać się w opowieści poruszające trudne tematy, jak dorastanie, orientacja seksualna, przemoc i tożsamość płciowa. To właśnie w tamtym okresie tworzyła m.in. Ryoko Keda, o której opowiadałam w recenzji Róży Wersalu oraz Mój Drogi Bracie. Mandzy i anime, które zrewolucjonizowały podejście do kobiet i rozpoczęły nowy gatunek dając dziewczynom do ręki nie tylko szminkę, ale także broni. Grupa roku 24 z Zrzeszała mangaczki, które w latach 70. przełamywały schematy i poruszały tematy kontrowersyjne. Jedną z nich była także Keiko Takemiya, autorka mangi, o której zaraz Wam opowiem. Kaze Tokino Uta powstawało w latach 1976-1984. Liczy 17 tomów i doczekało się tylko jednej, niepełnej adaptacji anime w 1987 roku w postaci 60-minutowego filmu który nie dostarcza nam żadnej odpowiedzi, za to mnoży pytania. Dodatkowo, aby poznać tę historię taką jaką jest, brutalną i niezwykle poruszającą, trzeba chwycić za pierwowzór, ale to nic złego. Akcja mangi rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku w Arles na południu Francji, dla ekskluzywnego internatu dla chłopców przybywa nowy uczeń, 14 czternastoletni wicehrabia Serge Bator. Serge jest nieślubnym synem hrabiego i kobiety romskiego pochodzenia, przez co musi znosić rasistowskie uwagi. Jednak chłopiec dostał od ojca nazwisko i opiekę. Jest dobry, pogodny i niezwykle uzdolniony. W Akademii Lecombrat poznaje swoje całkowite przeciwieństwo. Chłopca o jasnych włosach, bladej cerze i niezwykle złej reputacji. Tym pięknym aniołem jest Gilbert Coteau – chłopiec, który w stosunku do nowego kolegi jest niemal okrutny, lecz za jego zachowaniem kryje się prawdziwa tragedia. Od razu ostrzegam, że ta manga kryje w sobie mrok. Jej poważny ton nie jest przeznaczony dla każdego, a już z pewnością nie jest to pozycja dla dzieci, gdyż porusza takie zagadnienia jak kaziroctwo, gwałty, narkotyki, depresja czy prostytucja nieletnich. Dobroduszny Serge słyszy i sam w brutalny sposób dostrzega, że jego współlokator sypie ze starszymi kolegami i najzwyczajniej w świecie się prostytuuje. Młody wicehrabia jest zafascynowany Gilbertem i jednocześnie mu współczuje. Pragnie zmienić swojego kolegę, i w końcu relacja między nim a Gilbertem zmienia się w jedną z tych destrukcyjnych, które nie mają dobrego końca. Jak się okazuje, Gilbert przez lata był molestowany seksualnie i emocjonalnie przez swojego wuja, August Bow, który finalnie okazuje się być biologicznym ojcem Gilberta. W dalszej części historii Gilbert i Serge zakochują się w sobie i uciekają do Paryża, gdyż wiedzą, że władze uczelni nie będą z pobłażaniem przeglądać ich homoseksualnej relacji. Przez krótki czas żyją w biedzie, lecz nawet wtedy kochane przez Serge'a Gilbert nie potrafi uciec od demonów przeszłości. A raczej jednego demona, swojego ojca, którego uważał za wuja, i który skrzywił mu psychikę tak bardzo, iż Gilbert był przekonany, że on i wykorzystujący go August są w sobie zakochani. Gilbert pogrąża się w prostytucji i narkotykach, traci kontakt z rzeczywistością, ma omamy i finalnie ginie pod kołami powozu podczas halucynacji, które wywołało opium. Serce jest zrozpaczony, lecz odnajdują go dawni znajomi i pomagają mu żyć dalej. Jak widać i słychać, jest to historia przenikliwie smutna i pozbawiona złudzeń. Niezwykłe połączenie tworzy też piękna, sensualna kreska Kelkota Kemi z tak brutalną powieścią. Gazeta Kino Uta uważana jest za tytuł pionierski gatunku Shonen Ai, gatunku tworzonego przez kobiety przeważnie dla kobiet, w którym męsko-męskie relacje są ukazane w romantyczny sposób. Wydanie Mangita Kemi nie było proste. Mangaczka spotkała się z wieloma odmowami przez kontrowersje w swoim dziele. O tej mandze można mówić naprawdę wiele i długo, gdyż Keiko garściami czerpała z innych, przeważnie europejskich dzieł kultury, powieści, filmów czy obrazów. Przykładowo wygląd Gilberta wzorowany jest na aktorze, który grał w filmie Śmierć w Wenecji, Bjornie Andresenie, który to wcielił się w rolę polskiego chłopca Tadzia. O Bjornie, którego swego czasu nazywano najpiękniejszym chłopcem na świecie, jego tragicznym życiu, kontrowersyjnej książce, która była pierwowzorem dla filmu, Opowiedziała na swoim kanale Damakier, więc jeśli jesteście głodni wiedzy, to szczerze wam polecam jej materiał. To, co rzuca się w oczy w mangach tamtego okresu, to fakt, że japońskie dziewczęta z lat 70. XX wieku fascynowała kultura europejska z dawnych wieków, a już z pewnością XVIII-XIX-wieczna Francja, której kultura i sztuka były częstym motywem przewodnim. Drugim motywem był aspekt religijny i fakt, że młodzież tamtych lat fascynowała się także katolicyzmem ale nie miało to nic wspólnego z wiarą. Motyw chrześcijaństwa był ważny tak samo w kazetokino Uta, jak i w Róży Wersalu oraz wielu innych dziełach tamtych lat. Badacze mangi zgodnie stwierdzają, iż ta fascynacja zachodem wynikała po części z faktu, iż w latach 60. i 70. w umysłach Japończyków wciąż by było wspomnienie II wojny światowej. Mówienie, pisanie czy tworzenie o Japonii było niemal na o wiele przechylniej patrzyło się na dzieła, których akcja miała miejsce we Francji, Anglii czy wiktoriańskich Niemczech. Taki stan rzeczy zaczął się zmieniać dopiero w kolorowych latach 80., które były epoką renesansu dla anime i przetarły szlaki dla współczesnych animacji. Manga Takemii przez większość krytyków została uznana za arcydzieło gatunku shonen ai, a wszystkim raczej dobrze znany, nieżyjący już mangaka, Kentaro Miura, twórca słynnej mangi Berserk, stwierdził, że kazetoki Nouta oraz Róża Wersalu i Kedy skłoniły go do zmiany podejścia w swoim dziele i wplecenia wątków o smutnych i bolesnych emocjach i relacjach międzyludzkich – Shonen I zmieniało się na przestrzeni lat, ewoluowało jak wszystko, co się rozwija, jednak początki gatunku nie były łatwe i należy pamiętać, że wolność dzieła, jaka dzisiaj panuje, była zdobywana ciężką, kontrowersyjną i często poddawaną cenzurze pracą ludzi z poprzedniego wieku. Kaze to kino uta znacząco i bezsprzecznie przyczyniło się do rozwoju mang z romantycznym przedstawieniem relacji męsko-męskiej poprzez ukazanie seksu. Uczyniła to także Ikeda w Róży Wersalu, gdzie po raz pierwszy pokazano w popularnej ze scenę miłosną między kobietą i mężczyzną. Oczywiście nie brakowało głosów krytyki i sprzeciwu jednak spuścizna wspaniałych mangaczek trwa nadal, a ich dzieła, przed laty kontrowersyjne dzisiaj są niekwestionowanymi filarami współczesnych mang i stanowią, moim zdaniem, jedne z najpiękniejszych wizualnie i fabularnie historii, o których należy pamiętać. Tokino UTA w przeciwieństwie do Róży Wersalu nie posiada polskiego wydania, a szkoda. Mam nadzieję, że to przełomowe dzieło ukaże się kiedyś i w naszym kraju. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!